Yo, siema, witam bardzo serdecznie wszystkie unturnedowe świry na tym kanale. Dzisiaj trzeci i prawdopodobnie ostatni odcinek z Kotha, w którym w końcu zabieramy się za rzeczy poważne. Szczurowanie zamieniamy w roamowanie na full kitach, a do tego rajdy i jakieś inne cuda. Klasyczny untowy gameplay, który mam nadzieję, że wam się spodoba. Klasycznie przypominam, że linki do wszystkich sociali macie w opisie. Jeżeli film wam się spodoba, to zachęcam do subskrybowania, łapeczek i komentarzy. Ode mnie to tyle, nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Yo, widzowie, nie było mnie trochę na serwerze i widzę, że tutaj ode mnie z teamu grali i jesteśmy ogólnie bardzo loaded w itemy różnego rodzaju. Wszystkie skrzyneczki są na przykład bardzo loaded, mamy bardzo dużo kompo. Tak naprawdę wszystkie, dosłownie wszystkie chesty są tutaj pełne. O, tutaj się muszę schylić. Chuja itemów chłopaki nafarmili, proszę bardzo, tu jakieś AK nawet leżą. I jakieś semiczki, ja sobie wezmę chyba semiczkę na razie, na pobieganie tako. Pierwsze co, wszyscy razem skoczyliśmy na zimę, bo słyszeliśmy, że jest tam jakiś rajd. O kur... Oho, Cristiano Ronaldo z pompą. Dobra, padł. Bambo cię zajebał, nie? Skaczy tu jakiś fut. A, dobra, nie wiem. Zapadłem, nie? Zabiłem Reimiego. Nie wiem, co on miał. I ja krwawię i zaraz padam i padłem właśnie. Typ jeszcze jeden tam jest w środku. Mówiłem, beka leży na zewnątrz. A, Raimi do mnie przyszedł naked i mi wyjebał z debeka, mimo że ja jestem naked, to lubię. Nie, jest open. No nie, no nie, ten Raimi to jest kurwa. Jebać tego debeka, tam no jest chuj itów leży na ziemi, w chuj. Kolejny chyba. Jest, jest, jest z debekiem. Zmarnowałam mu. Cristiano Ronaldo. O kurwa, ty kałachy tu są. Gdzie? Dobra, ja nie wiem czy nie. Na górze. O kurwa, ty, tu jest wszystko. O kurwa, Pietrula. Ja pierdolę, jaki dostał. Kurwa, z boosterem. O kurwa. No, nie ma już. Jeszcze? Dostał heada, dostał heada. A, kurwa, leży. Leży. Kurwa, gdzie on? On, ja pierdolę. Okidoki na nakeda, kurwa. A z pulsetem na ten respie stał, no nieźle. Healuję się. Musimy stąd jakoś wytepać, kurwa. Leży? Ja muszę heala, kurwa. Ja nie mam, kurwa, zaraz ammo nie będę miał. Chodzi kolejny. Widzę. Po headzie. Trzeba zebrać co ważniejsze i stąd spierdalać. Ja mam tego, mam walla. Yes, kurwa. Essa. Ej, co jest? Rozjebany. Aha, może DC ja jednak trzeba. O kurwa! Chyba leży! Krystia... Jestem low HP. Zabij go! Dobrze. Niestety, moi drodzy, powiem wam, że na Kothu naprawdę ciężko jest utrzymać jakieś jedno miejsce, jedną bazę, ponieważ wszyscy non-stop wracają z tych respów. Ja ostatecznie padłem, ale Cysuchowi i Pietrkowi udało się utrzymać tą bazkę, zgarnęli najważniejszy loot stamtąd, przynieśli go na safe zone, no i ja to wszystko pochowałem na Volta i potem do naszej bazy. Od razu po tym wygirowaliśmy się w jakieś najfajniejsze sety i poszliśmy sobie raumować po pustyni, szukając jakiegoś fajnego PvP. O, i to nie ty. Chcemy już złapować, no. No, gdzie oni strzelają? Gdzie jest Zamilko? Najgorsze jest to, że te bronie, te AK są takie kurwa open na 8x scope. Walę go. Walę go. Widzę, widzę, widzę jak spierdala. Leżę. I dostał hita ode mnie. Podniosę z ciebie AK, dobra? Ta, no, biegnie do ciebie. Wiem, że biegnie. Hit. Hit, leży. O kurwa, nice! O kurwa, ale wysypało. A, już miał tego scope'a na 4x'a. Dropię ci twoje AK na tym secie. Na chuj te Reaper kity są, czy tym się naprawia broń? Tak. A, bez kitu. Dlatego roamuje z 20 kitami, kurwa. Co ten jego booster w ogóle robi? Ty, co, ja mam 85%. Minus 20 movement speed'a na tym jego boosterze. 15 recoil control, 10 DMG. Jebany jakiś movement speed OP. Ale gówno, gdzie jest żarcie?
ciebie! Leka! Biegnę, 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 proszę. Leży, leży, leży. No i kurwa kałasz. Ik, sik. Co za szybkie palce, ja pierdolę. Dobra, czekamy na tego, na cooldown i idziemy to odłożyć. Ja chyba jeszcze z Boltem pobiegam, bo to jakieś tak kurwa... A, bo nie wiem, może też z tym AK, bo on tego drugiego też z czwórką przyniósł. Czy to jest, masz? Dankę. Nie, no on tyle czasu minął, że na pewno był wyhilowany niestety, nie ma opcji. Ty, żeby... on już spadł ten drop, kurwa. Jak kurwa spadł? No, bo już ten samolot wylatuje z tego. To mnie słyszę, jest. Słyszę go, słyszę, no. Leży? Tak, nice. Nice, jed. Może mieć ziomeczka, nie? Co on tu miał? AK full metal. Ty masz, co ty masz, Piotrek, za gana? Chcesz AK? Ja mam MP5. To chcesz AK czy nie chcesz? Bo ja na Bolcie i tak jestem. Mogę. To masz. Masz jeden dead, ale jeszcze jeden na wieżę. Jeszcze jeden na lewo, Jaro. Dead? I szczur farmiący kompo. 7 fooda mam, o, ale idziemy się kałach napierdalać. Oj tak. O, MPK wygrała chyba. Na bazę spadł ten drop. O, no to jest... Ej, skałka, skałka! Gdzie, jaka? Hit leży, dobra. Nice. Full cell, o kurwa, Lick. Jakiś bambik jest pod tamtą bazą. Dostał ode mnie hita. Wszedł do bazy, dobra, to ten drop jest pewnie luty. O, mam tylko kałacha. Hicie bambik. Ty, supply'a mam. Mamy drabinę. Dobra, Piotr... Nie mamy chyba. Leży. Wyszedł z bazy, znaczy kurwa. Drugi jest. Lewa. Nice. Pierdolę. Już za stary na takie kurwa rzeczy. Kurwa. Otwarte. A bo tak nie zdążyłem wskoczyć. Obchodzę naokoło. Ej, wyszedł ten. O kurwa. Pochicie jeden. Ej, na mnie ma się. LR leży. Nice, nice, nice. Ten jeszcze drugi nadal. Ej, jest za silosem. Leży, nice, leży, nice! Kurwa, ale jakie po... ruchy! Kurwa ty! Ej, ten miał serkę. Na górce jest jakiś bambol biega. Dostał heada hita. A, dobra, dobra, dobra. Pierdamy stąd, dobra. Tak. Ale z wyruchani zostali, nie? Ale stafi. No. Kurwa ty. Tu ma trwaj pan. Nie, nie. Wariacie, nie strzelaj. Gdzie on jest, kurwa? Ty, wrócił się. Aha. Dobra, ja walę safe zone, bo mi HP-czek lecz. No dzisiaj chłopaczki tak oddają, że to jest chuj, nie? No pierdolę, Jaro, ty masz to z jednego fajtu? Nie, no nie. A, już myślałem. Z tych, ale z tych dzisiejszych, w sensie jednego seta to wcześniej. Ogólnie Imo Bolt jest mega spoko, fajnie mi się z tym biega i jak trafisz dwa razy typa, no to raczej dead. Ja mogę obijać, bo mnie się dobija. No dobra. No ja właśnie tak teraz zrobiłem, jednego hitnąłem i co sobie go dobił. Czujecie mnie, że mnie kurwa ręka boli po tym fajcie? Wydaje mi się, że... po wieżach. Tak, no, rozstawimy się. Nie jest to głupie, no. A jak... mówię, no, jak się znajdzie jakaś grupa na nich z takimi samymi tnami, to już nie mają tak łatwo. No cóż, co będzie, to będzie, nie? No, jakiś ty biegniesz w stronę militarki, ale to... Daj kedzik, po prostu hita. O. I padł. Kurwa, jak... Jeszcze jeden. Ty, bez kitu. Tak, no. O, nice. Ty, jak on padł od wykrwawienia, to ja nawet nie wiem, co to za nick był. O kurwa, że nie spadł na ten. Nie powinno. Na razie nie. No słuchaj, jak spadnie, to się będziemy tym wtedy martwić. Co jeszcze poleciał? Kurwa, on na ten barak wyląduje. Co jest, ty? Ty, nie, bo to tak dziwnie się zawsze patrzy. Jak patrzysz do góry, to... Oby. To nigdy nie wiesz, gdzie on tak naprawdę wyląduje. Ja już bardzo daleko widzę full staffa biegnącego. Ale... Ale fajnie na hedzika kogoś z Bolta zabić. Po głowie. Kolejny. Gdzie? No teraz to już... Hit. Kurka. Ten w barakach dalej jest, nie? No tak, ja go nie strzelałem. Zabiłem nakeda. Leży. Nice, AK na górce. Podchodzę go. Po głowie, jak chili. Jaro, mam plecy, dobra, git. No nie wierzę, nie zabiłem go, jest w chuj low, nie? Dobra.
Jest full load. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech jeden zlutuje, a drugi stoi na górce, bo żeby mi nikt seta nie zajebał. Nie, powiem wam, że na NPC to chyba też trzeba kurwa 4x scope'a. To jest pojebane jak na tych. W ogóle jakoś tak kurwa dziwnie pociski lecą na tym holo. No nie, jakiś lewek. Chłopa, ale wciąż tak kurwa spiętrzało pod rząd. No nie, no ja uważam, że OP jest na 4x. I dlatego może tak się w sekundę ginie, kurwa. Kolejne PvP ugrane, ja się zebrałem i od razu znowu skoczyliśmy na zimę, bo widzieliśmy na czacie, że ktoś zrzuca sobie tam dropy. Dobry respik, dobry respik. Jeszcze jakiś tutaj bliski zrzucik, coś te. Kolejny kurwa ten zrzut? Właśnie nie wiem o co chodzi z tym napisem, ale chyba nie, chyba to do tego samego. No baskę sobie też pewnie rzucił. No właśnie. Ty nie! A no. Co jest? Ty że dwa rzucili. Tu z górki ktoś napierdala. Leci kolejny. Heda dostał na bazie. O! Lecę. Jadę. Leży. Daj. No nic, trzeba się przyjść zlutować. No, prawie padłem. Zwykrwawiłem się. Snowy. Dobra, ty mam w miarę bliskiego respa. Czerzej tylko. Aha, ja jestem zlutowany. Ja jestem pod bazą ich. Ja nie mam żadnego gana. Ja biegnę już. Ja nie mam dobrze nic. Lała ma, ja się wykrwawiam. Wykrwawiłem się. Ja pierdolę no. Zlutowałem twojaka. A to na mnie nie też masz AK. A bo się wykrwawi, a nie zauważyłem tego. O, czekaj. Jest jakiś typ koło mnie. Nawet nie jeden chyba. Jeszcze jakaś MP-ka, dobra, ty. Dać full staff? Nice. Biegnę. Jestem. Idę na tego full staffa, lutuj tutaj itemy jakieś, tu fu jest. Death naked? Kurwa, z semika z bazy dostaje. Kolejny full staff jakiś od dołu. Ciąpię, jak tutaj gdzieś. Mama K jedno na plus. Leży. Nice. Leży. Dużo typów tu jest. No ja nawet na plus wiem, bo ta MPK, on 2K teraz dostaje, więc... Wracamy na safe zone, czy... No nie wiem. Czy jak się chcemy, bijemy? To jest chuj dym. Ja mam na pewno AK na plus jednego, to bym odłożył. Przed tobą! Ale to prawej skała chem jakiś... Chodź im tak, leży. Nice. O, mam! Wykrwawiłem się. Ej, plecy! Dead? Na cycuchu? Zróbcie mnie i spierdalajcie, ja leżę. Na mnie były makałachy i armory. Ty, tu jest tyle itów. Dobra, ja pierdolę, ty! Ten typ, co na ciebie skoczył, kuresko loaded był też. Ja nie wiem, który z was był tak loaded. Bo jeszcze zlutowałem kogoś na... Dobra, Pietrek, ja się cofam gdzieś daleko, w chuj są. No i teraz jesteś... Kurwa, jempeka na mnie, jedz, leżę! Kurwa. Ja pierdolę, lutuję to na moim body. Lutuję. Ucieka. Nie widzę go w tych drzewach. Kurwa no. Niestety moi drodzy, ale właśnie na tym ten serwer polega. Ciągłe PvP, czasami tak jest, że ktoś znajdzie się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i zgarnie wszystko bez robienia większej ilości killi. Niestety to my straciliśmy dużą ilość lootu, ale to nie był koniec świata, wciąż mieliśmy odłożone naprawdę dużo setów. Aha, mnie zgrabował do samego końca, nie? Co do itemu kurwa zawinął. 5... To musiałem pało stać. 5 jebanych AK, nie? No nie, no i tak dzisiaj sprofitowaliśmy ogólnie, no ja się tutaj wyjebałem, poszedłem na tego fajta z Boltem i MP-ką, więc... No. O, ja mam jeszcze kałacha na walcie, dobra, myślę, że jestem bez niczego już. Co ja mogę kupić, kurwa, gówno mogę kupić. Ale to nie są heavy. Czemu typ mi rzucił MP-kę Bolta? O kurwa ty, LR-ka jakaś, ty, ja nie mam na to miejsca, sztabki! Wypadło mu. O kurwa, wypadło mu. Daj plecak. No i kurwa git pompka, nie? Odrobiliśmy. Ile kluczy! Ty, ale lowa zajebałem, nie? I tutaj moi drodzy muszę podziękować chyba Mańkowi, wnioskując po niku w grze, ale dostaliśmy dużą ilość itemów, głównie bardziej rozchodziło się o sztabki, bo te bronie i tak dalej nie były nam aż tak potrzebne. Mieliśmy sety, byliśmy sobie w stanie zdobyć sety, ale sztabki strasznie ratowały dupę, mogliśmy sobie odblokować sporo NPC-tów, wylewelować sklepy albo jakieś klucze, dzięki którym mogliśmy też sobie lutować karty i otwierać większą ilość pokoi. Jedna ceka za 450? To jest jakoś mega drogo. No czy ja wiem? Ja wiem. Ja bym mógł teraz kupić na przykład 4 ceki. 5 funding barów. O, jak fajnie znalazłem tutaj tabeczki, żeby se zlevelować. Macie my free bary? Nie. Tego ja niestety powiem. Nie mam. Tylko daję questa. Widzę sztypa na górce, 2 full staffy. Za taką górką to jest. To jest, powiem wam tak, to jest... lewy dolny mapy. Chcę za kamieniem. Ale
Jeden prawie padł, na krowach są. W sumie nie mam pojęcia, jakim chujem on nie padł. Padają im te dropy już, nie? Nie padł! I to brać te cyki, czy nie? No nie wiem, właśnie musimy najpierw obczaić, co to jest. Ja czekam na cycucha, bo nie chcesz się sam wyjebać. To jest ta taka baza, co ma drzwi u góry i drzwi na dole. Tylko, że oni będą to oscilować, nie? Nie, ja bym próbował. Czekajcie. Od razu? Po co dwie cyki? Kuret jebany. Patrzę górne drzwi, ja się cofnę do tyłu trochę. Patrzę górne drzwi. Walcie tureta, ja patrzę drzwi u góry, po prostu bym miał pikus też. Good, good. Armored doors tam są, trzy ceki na to trzeba jebnąć. O kurwa! Odejdźcie, odejdźcie od tego tureta. Góra dead? Nice. Ja heali. Ja się healuję też, bo mnie ten turet napierdala. Uwaga, na górę. Ja tak nie mam. Leży? Ja mam jeszcze. Ja, to jest zjebana baza, bo tu nie wiadomo w co się wbijać. No nie wiem, chyba, nie wiem czy nie war, ale tam nie jest tak, że tam jest ladder do góry wtedy, żeby wejść? Nie, tam są drabiny, to jest chuj open space. Wal, odejdź. Rzucam saczele na to. Nie wiem, czy to się otworzy. Chyba nie. A nie jednak. Ma. Kurwa. Ja leżę. Drogi panie, leżę tego. Leżę. Kurwa, ja pierdolę, ja cię zajebałem. Dobra. Dead? Leży! All dead, all dead, all dead, all dead! Na szafę? Tak, tak, szafa padła! Tragiczny resp, ja pierdol... Kurwa, ja nie mam ammo. Krowa, krowa, cicho, 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 wiem, że nie mają bugów. On leży, kurwa. O kurwa. Cycuk, ja zapomniałem, że tu jest kurwa friendly DMG. Ile eksplozywów, ile GPK, kurwa! Bierz to i kurwa homuj. I kurwa na górze jeden. O kurwa, ale tu jest lutu. Gdzie na górze? Wszedł do środka, nie? Nie, ty jesteś w środku. Nie, 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 ja. Dobra, jestem. Dobra, ja walę safe zone, walę safe zone. Kurwa, jakie jajo. Ale jaja, ja jestem kurewsko loaded, lutujcie więcej. Mam pełno eksplozywów na sobie i pełno GPK. Dał się forty. Ja pierdolę, kogo my w ogóle zrajdowaliśmy? Czaka, to jest ten... Mr. Jack. Ja pierdolę, powiem, zaraz wam wyślę, nie? Wysłałem, ja nie wysłałem, nie wysłałem, wysłałem wam screeny. Jestem tak nabity, że z tego można tyle eksplozywów... Wysłałem ci na PW. A, dobra. Z tyle eksplozywów i tyle GPK, z tego można tyle cek zrobić. Nie, non-stop jakiś gówno res dostaje. Kurwa, jakich Kongo. Ja pierdolę, no, to było Kongo w chuj. Ale ten ostatni, co zraczył, ty... Ja w ogóle reloadowałem, a on mi w tym momencie wbiegł do pokoju z... TC. I nie wiem. Zginął jak idioto. Kurwa, jakie mam mojego tego walki. Zastanawiałem się, kto takie gówno pierdoli na tym. Na safe zone, a to Raimi. No ale sobie mam jeszcze M2 z full metal setem z tego typa jednego stamtąd, z tej bazy. O kurwa. Macie jakieś te motory jeszcze do turetów? Ale to jest nabite, ja pierdolę. No, teraz to już jest Warfina w chuj, jak ktoś na nie zrajduje. Co prawda te najlepsze guny i tak mamy odłożone na voltach, ale w chuj innych itemów tu jest, nie? Chuje. Chyba nie było jeszcze. O, dwóch oponentów. Kurwa. Ale napierdala. Dostał hity. Leży. Nice. Teraz dostał hity. Leży. Jeden. O, dwa Reaper kity. Dobra, trzeci pokój, ja pierdolę. Golden. O kurwa. Dobra, zlutowałem wszystko i poza tym, że wyciągnąłem stąd chuj skrapa z broni, mam tylko bolta i semika, bo jakiś tam, no nie wiem, no mnóstwo kompo, nie? Skrapa mam dużo, trochę Reaper kitów. No, skrapa wyciągnąłem 210 z tego rano.
mam wrażenie, że na tym kotchu, jak jest taki low pop koło powiedzmy 30 osób, to jest więcej tradowania się na czacie niż w ogóle realnego grania w tą grę, bo roamuję od mapy do mapy i nie mogę nikogo spotkać, a na czacie tylko co chwilę typy bujaka, sell red shard, sell gówno, sell sztabka, jakby kurwa, co to jest, jakiś market simulator? Nie padł? No tak, oczywiście użytkownik Bolta. Kurwa mnie to czasami, jak dużo razy musisz tutaj trafić oponenta, żeby go zabić, nie? W końcu. Ile można było latać w kółko w tej z powrotem? Zobaczcie, jaki chamski bolcik silencer, 4x scope, ale ja też z takim grałem. Więc jako tako tutaj kolegę rozumiem, a ja w ogóle nie mam nawet miejsca na te itemy. To jest w tym wszystkim najgorsze, wiecie, że ja nawet nie mam gdzie tego wszystkiego odkładać. Ogólnie stwierdziłem, że skoro roamuję sobie na fullsecie, to ubiorę sobie normalne ciuchy, bo ogólnie one dają większego armora. Jak widzicie, taka koszulka ma plus 15, czerwona ma plus 20, a burlapowe ciuchy mają tylko 5% armora, więc to jest ogromna różnica. Oj. Okej, wait. No. Wait. Znowu się spotkaliśmy. Powiem wam, że Darki to jest kurwa Bolt Action Rifle Enjoyer i to taki potężny, bo widzę, że on znowu po kolejny roam. Nie, to jest Polak przecież, 140 godzin. Polski Steam, polskie grupy. Dobra, ja już chciałem być miły i mówię, dobra, oddam mu itemy. Ale jak to Polak, to nie, to nie oddam. Widzieliście, jak pięknie broń sobie ten? Dałem na safety. Nie wiem, czemu mi z klikiem Liberator Key. Ulala, my friend. Mam pierwszy raz to chyba. Dobra, jesteśmy pod Liberatorem, obczajmy sobie na szybko, co jest w środku. To jest oczywiście Dead Zone. Sprawdzimy, czy jest lucik jakiś warty uwagi. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten pokój, do którego wchodzi się kluczem. O, na przykład tutaj. Ale jazda. Jeden taki klucz to jeden taki pokój, tak? Pasemiki. Kurwa, tego jeszcze nie było. Aku. Ammo pistol, ale mało. Gunpowder, green karta. Customka. Ty, fajnie ogólnie. Jak na taki jeden pokój. Dobra, kurwa, klipuję to, bo to jest niewiarygodne, to jest pierwszy raz, jak otworzyłem taką elitkę. Wow, jestem w ciężkim szoku. Aha, nie mam klipa, czemu mi klipy nie działają? Halo? Wiecie co, no moi drodzy, no najgorsze jest to, że ja na to nie mam w ogóle miejsca i ja nie wiem, co z tym wszystkim zrobić, mam dużo tych eksplozywów. Dobra, resztę po prostu dropnę na ziemię tutaj w mieście, może ktoś z tego skorzysta. O! Drop leci na zimkę. Gdzieś jakaś ekipa musiała sobie wezwać dropka. Miałem semi ustawione. Niefortunnie. Co miałeś? O, fajnie. Dobra, zmieniam plany. Chuj w tego dropa. W tamtą stronę usłyszałem właśnie rajda, więc lecę. I pi. I tam też. Ulala, my friend. Ale coś będzie teraz działo. Ten rajd odbył się prawdopodobnie tutaj. What the fuck? Dobra, tu jest pusto, stary, ty. Biegają mi dookoła tej baski, jestem jak ten szczur jebany uwięziony. O! Wziąłem sobie jednego kałaszka, jednego fullseta, ale to jeszcze nie ten, nie są moje szczyty, że tak powiem. W każdym razie to już jest jakiś profit, nie wiem, czy z tym zwijać, czy napierdalać się dalej. Ciekawe, czy ty wszedł do bazy, czy mieszka w tej bazie.
Dobra, chyba wezmę swoje zwycięstwo i po prostu cofnę się na safe zone. Zgarnąłem seta, nie mogę narzekać. Odłożę i przyjdę tutaj z powrotem. Ja już naprawdę powiem wam, że przechodzę jakiś kryzys, kurwa, i załamanie, bo nie mam co robić z tym voltem i powoli mnie to irytuje, bo naprawdę mam full. Wydaje mi się, że Semix z 8x scope'em to też już jest przeżytek, więc takie rzeczy chowamy z powrotem. Tutaj jakiś bodzio sobie wezmę i te maski, proszę bardzo. I gitara, siema. Jakiś typ robi mi plecki. Leszek, a z czym się, Leszku, na mnie kampiłeś, powiedz mi? O, Leszek miał bardzo dużo kompo przede wszystkim. Ej, to jest dosyć śmieszne, ale ja się jeszcze dzisiaj nie wyjebałem. Dobra, moi drodzy, klasyczny opening. Nie wiem, czemu nie załadowały się foteczki, ale to nieważne, ponieważ i tak dostaniemy customkę. Jakby słyszałem, że legenda mówi, co można tutaj dropnąć coś lepszego, nie? No, Pineville leci drop, moi kochani, więc oczywiście szybkim krokiem się tam udajemy. Nie mam tylko pojęcia, w którą stronę mapy ten drop będzie spadał, ale... Jeszcze na dodatek pogoda jest tak zjebana. Drop już musiał spaść, w sensie spada. Dobra. No tak, więcej was matka nie miała. W końcu się musiałem wyjebać. I tyle było z challenge'u, moi drodzy. W nocy, kurwa, na Pineville. Ledwo co widać. Dobra, jakiś Bartok sobie padł. No nie, nie wiem. Raszują jak psy, naprawdę. Ach, no niestety, moi drodzy, oddałem kolejnego seta. Nie wiem, walka z tymi typami to jest straszny cringe. Nie ma sensu, żebym tam do nich biegał, jeżeli oni za każdym razem robią dokładnie to samo i raszują po prostu w do przodu, z dwóch stron we dwóch. Przejebaliśmy dzisiaj dwa sety, ale to nieważne, po to są te sety, żeby je przepierdalać. Pewnie prędzej czy później i tak coś odrobię. Dobra, wbiegłem sobie do ich baski, wiem jak wygląda w środku, więc możecie się spodziewać, co z tą bazą prędzej czy później zrobię. Strasznie irytują mnie te typy, słyszę, że dalej strzela gdzieś tam LR-ka, ale to dalej w okolicy ich bazy. Oni naprawdę, mam wrażenie, że w ogóle w żaden sposób nie roamują gdzieś dalej i ich PvP ogranicza się do 2 metrów od ich bazy. Albo ktoś ich właśnie zrajdował, albo nie wiem, co tu się stało. No kurwa. Dobra, ktoś ich chyba rajdował, bo oni wracali się zbierać pod swoją bazę, a ja dostałem plecy od Micha. No i zajebiście, nie? Zabiłem Micha. I zginąłem od najebanego krocenia. Blisko się zrespiłem, więc jest szansa, że coś tu zaraz ugram. Żartowałem. Dostałem bombę od Bartoksa. Wydaje mi się, że tutaj większość została już zawinięta z tego rajdu. Znalazłem saczela na ziemi, znajdowałem im drzwi jedne, ale myślałem, że to może sprawi, że wyjdą stamtąd czy coś, ale nie, nie wyszli. I szczerze mówiąc, moi drodzy, mimo tego, że z tego PvP nie wyciągnąłem żadnych itemów i to nie ja ich zrajdowałem, to i tak ten przebieg wydarzeń mnie cieszył. Ważne, że ta ekipka dostała rajda, ten Bartox i Michu grali duo. Ja tego Bartoxa widziałem wcześniej pod bazą tego trio, które mnie irytowało, więc podejrzewam, że chłop wtedy po prostu wyczaił, że to może być ciekawy rajd na online, zadzwonił po ziomeczka i poszli we dwóch ich zrajdować. Próbowałem poprzeszkadzać, nie udało się, oddałem sety, niestety, ale było fajnie, bo chociaż mogłem się trochę postrzelać, a przecież w końcu o to w tej grze chodzi, tak? Wszystkim, którzy dotarli tutaj do samego końca, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Piąteczka dla was. Możecie po sobie zostawić ślad w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Ode mnie na dziś to tyle. Piąteczka i do zobaczenia w kolejnym filmie za tydzień. Siema.